Cześć, witajcie drodzy widzowie, zapraszam was do rozstrzygnięcia konkursu, który organizowałem wspólnie z wydawnictwem Amit. Do wygrania było trochę nagród, wszystkie one są w opisie pod filmem, także podział nagród i wszystkie inne informacje, które będą dla was przydatne w dalszej części tego rozstrzygnięcia, no to znajdują się właśnie pod tym filmem. Na początek dwie rzeczy, za które chcę przeprosić, ewentualnie możecie słyszeć, że jestem lekko podziębiony, dlatego może być troszkę zmieniony mój głos. I druga sprawa, ten film trochę będzie trwał, dlatego, no tak jak mówię, jeśli się śpieszycie, wszystko jest w opisie pod filmem, przynajmniej te najważniejsze rzeczy, ale zapraszam was do obejrzenia całego materiału, żeby na przykład na przyszłość wiedzieć, czego unikać w filmach, za co punktowałem, za co przyznawałem punkty, jak wyglądały oceny, no i oczywiście kto wygrał. Także zaprezentuję tutaj te filmy właśnie, zwycięzców, żeby tutaj nie tylko wam opowiadać, ale żebyście mogli zobaczyć, o co mi chodzi. No i tak. Oceniałem dźwięk, głos, muzykę, estetykę, elementy, pomysł i montaż. I tutaj na początek wyjaśnię, o co mi chodziło. Dźwięk, czyli to, o czym mówicie, to, co słychać w tle, czy dźwięk jest czysty, czy nie powtarzacie się za dużo podczas omawiania swojego moca, czy prowadzicie fajnie tą opowieść. Takie rzeczy właśnie tutaj oceniałem. Kolejna rzecz, estetyka. Czyli właśnie jak wygląda tło, na przykład na którym prezentujecie swojego moca, zastosowane elementy, czy światło było w miarę takie dobre, żeby to wszystko ładnie tutaj naświetlić. To były podstawowe rzeczy, które właśnie oceniałem w estetyce. Elementy, jakie zastosowaliście. No oczywiście tutaj też nie brałem tego za mocno pod ocenę, ze względu na to, że rozumiem, że nie wszyscy mają odpowiednią ilość elementów, niektórzy dopiero zaczynają pracę, jeśli chodzi o wrzucanie filmów na YouTube, czy budowanie własnych mocy. Tutaj właśnie jedna taka praca zdobyła nagrodę i bardzo się za to, bardzo się cieszę właśnie, że mogłem przyznać nagrodę tej osobie, ale o tym za chwileczkę. Elementy. Można było je ciekawie wykorzystać, tak? Nawet mając małą liczbę elementów, jeśli ciekawie je wykorzystałeś, miałeś szansę na nagrodę. Więc tutaj wielkość pracy też nie miała jakby najważniejszego znaczenia. Pomysł. Pomysł też był ciekawy i tutaj mnie zaskoczyliście w niektórych momentach, o czym za chwilę. Żeby właśnie ta praca nie była taka nudna, że po prostu prezentujecie pokój i to, co jest na przykład w nim, no nie omawiacie tego w ciekawy sposób. A tutaj dojdziemy do tego. Montaż, tak? Można nie mieć programu do montażu, ale fajnie zmontować materiał samymi ujęciami, tak? Że tniesz i mówisz, zmieniasz kadr i zaczynasz mówić dalej o danej rzeczy, czy już innej na przykład. I to niektórym wam się fajnie udało zrobić, że nawet nie mając jakiegoś super sprzętu, daliście radę zmontować fajny film. I za to plus dla was. Długość pracy też nie była oceniana, ponieważ jeśli tutaj się nie mylę, jedna praca miała nawet 13 minut, inne miały na przykład po 2-3 i każdy miał taką samą szansę, więc tutaj tego nie oceniałem. I elementy dodatkowe w tle. I tutaj właśnie dziękuję wam pięknie, że zaskoczyliście mnie w taki sposób, że prace były naprawdę duże. I z pokoju, który był takim podstawowym tematem, rozrosło się to nawet do rozmiarów mieszkań, takich wielopoziomowych, czy takich domków nawet z otoczeniem. No i tutaj nie miałem problemu z oceną, ponieważ wszystkie te prace, które przeszły dalej, a było ich 10, miały coś właśnie w otoczeniu swoim, więc nie musiałem ani odejmować, ani dodawać za to punktów, więc było ok, było fajnie pod tym względem, że pod tym właśnie w tym temacie mnie zaskoczyliście, że te prace były naprawdę duże, że stać was było na zbudowanie czegoś więcej, więc to jest na plus. No jak widzicie, tutaj miałem takie wstępne oceny, nie wiem, czy to będzie widać, takie 3 stronice. Trochę tego było, tak? Jeśli miałbym to skumulować do... bo nie oceniałem tego w jednym dniu, tak? Kilka dni mi to zajęło, ale jeden taki roboczy dzień na ocenę waszych prac i wyłonienie zwycięzców musiałem poświęcić. Mam tutaj 3 zwycięzców. Wszystkim oczywiście bardzo dziękuję za udział w konkursie. Będą następne, tutaj mogę wam obiecać. Żałuję, że nie mogłem przyznać więcej nagród niż 3. Ale tak jak mówię, kolejne konkursy także będą, więc nie musicie się martwić, że w tym nie mieliście szans, ale następne jak najbardziej są dla was otwarte. I tutaj zaczniemy od trzeciego miejsca. Sami & Briggs. I to jest właśnie ta praca, która mnie urzekła. Pierwszy film na kanale tego widza i od razu takiej jakości. Bardzo estetyczny, przemawiał do mnie
idealnie no, stworzony, tak? Przy niewielkiej ilości elementów ta historia się trzymała kupy. Zachęcam Was do obejrzenia oczywiście wszystkich filmów tutaj konkursowych. One są także w linku w opisie pod filmem. Tak jak mówiłem, jego pierwszy film 4-minutowy, bardzo estetyczna praca, która przedstawiała pokój Kleja, styl modern, jak on to nazwał właśnie, idealny głos, co mnie zaskoczyło, ponieważ jeśli zaczynasz pracę na kanale nowym, swój otwierasz, tak, zakładasz kanał, no to tutaj nie wiesz, jak ten głos modulować, czy coś, no czujesz się niepewnie i to słychać. A tutaj tego nie ma, więc tutaj przyznałem jakby dodatkowe punkty i na zachętę właśnie dla samego Samian Briggs, właśnie nagroda na zachętę, tutaj trzecie miejsce. Niestety nie będziesz mógł, drogi widzu, wybrać nagród, ale jeśli będziesz brał udział w kolejnych konkursach, no to na pewno życzę Ci mnóstwo powodzenia i wierzę, że będziesz zdobywał nagrody za nagrodą, nie tylko u mnie, mam nadzieję. Tutaj właśnie zabrakło mi trochę elementów, tak, żeby jeszcze ją podrasować, tą pracę, ale na trzecie miejsce tutaj wystarczyło to w zupełności. Tak więc to jest trzecie miejsce. Drugie. Ecoury Briggs. I tutaj była praca, jeśli dobrze pamiętam, dość długa. Tak więc tutaj kolejna rzecz dla Was, że tego nie oceniałem, ale tutaj nie jestem pewny teraz, bo nie mam tego wypisanego niestety. Dom Jaya. 4 minuty to trwało, przepraszam. Jay nie zdążył wszystkiego tutaj pomalować, ponieważ mieszkał z Kajem i to jest świetne wytłumaczenie tego, dlaczego część elementów jest czerwonych w tym domu. I też dobrze, że nie są one ułożone jakoś tak ciapkowato, tylko równo. Tak samo jak się maluje ściany, no to stara się to równo pomalować, tak? A nie ciapiesz tymi klockami w cudzysłowie po całości. I tutaj jest właśnie takie fajne odcięcie czerwone. To mnie tak zainteresowało, że z przyjemnością oglądałem dalszą część filmu. Co jeszcze mnie tutaj przyciągnęło? Fajne wykorzystanie powierzchni. Tak, na górze mamy jakieś pole treningowe, troszkę niżej fajnie się to ściąga. Jest to estetycznie zmontowane, możemy zajrzeć bez problemu do kolejnej części mieszkania. Fajna praca. Dużo elementów, także tutaj zastosowanych, ładnie estetycznie ułożonych. Kolorystyka też pod Jaya jest tutaj stworzona, tak więc jest ok. Zostały one opisane przez autora filmu dla niewtajemniczonych. Ja też nie siedzę w tym na przykład zbyt dokładnie, ale tam niektórych elementów na przykład nie kojarzyłem, a po obejrzeniu tego filmu no to mogłem skojarzyć, o to jest to, więc tutaj drugie miejsce jak najbardziej wydaje mi się zasłużone. No i pierwsze miejsce, tutaj może będzie zaskoczenie, ponieważ nie wygrał żaden film z postacią, która jest związana z Ninja, ani żadna, która jest związana z Nexo, tylko coś z Gwiezdnych Wojen. I tutaj Raptor 2, tutaj gratuluję zwycięzcy. Bardzo ładna, spójna, kolorystycznie praca, pasująca do otoczenia, w którym ten budynek, to mieszkanie się znajduje, tak? To jest typowe mieszkanie, taki jakby chatka Jody mi się to skojarzyło troszkę. Bardzo ładny build, otoczenie ciekawe, więc tutaj też jest na plus, że tutaj estetyka została zachowana nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz. Pokazał ciekawe funkcje nasz Raptor 2, znajdujące się właśnie czy na samym budynku, czy w jego środku, różne skrytki. To też mnie urzekło, że na przykład no, ta historia jest tak prowadzona, że mamy tam, ja zachęcam Was do obejrzenia i wyrobienia swojego zdania tych filmów. Mamy tutaj żołnierza ze Scarif, który został wyrzucony ze służby. No i przez to, że musi się w jakiś tam sposób ukrywać, no to właśnie dlatego ma takie malutkie mieszkanie, ukryte pod różnymi krzakami. W środku też ma wiele skrytek, w których trzyma broń, możliwość ucieczki i to mnie naprawdę urzekło. I to był właśnie ten film 13-minutowy, który mimo właśnie swojej długości nie męczył i przez to, że był fajnie prowadzony, można było się właśnie w niego zagłębić i tutaj wydaje mi się, że jak najbardziej zasłużone pierwsze miejsce. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w konkursie. Miałem naprawdę sporo prac, ponad 30, które zakwalifikowałem do takiego ścisłego jakby konkursu, ponieważ no część było jakby po terminie wrzucanych, część nie zgadzała się trochę z regulaminem, ale to były naprawdę szczątkowe, jednostkowe sytuacje. Musiałem się po prostu upewnić, obejrzeć ten film, czy był wrzucony po terminie, czy przed. I co? Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o rozstrzygnięcie, to co mówiłem, czyli
pod tym filmem, w opisie pod tym filmem, drodzy widzowie. Pierwszy, czyli Raptor 2. Wybierasz nagrody z pierwszego koszyka, wybierasz jedną, z drugiego dwie, z trzeciego dwie. I w tym opisie właśnie tutaj pod filmem u mnie, w komentarzu piszesz to. Piszesz także swojego maila, z którego wyślesz mi swój adres na mojego maila, który jest w opisie pod filmem. Jest to trochę zawiłe, dlatego wszystko jest także w opisie pod moim filmem, żebyście się nie pogubili i żebym ewentualnie ja, jeśli się pogubię tutaj w tym materiale, żebyście mogli do tego zajrzeć i żeby wszystko było ok. Druga osoba, po zobaczeniu komentarza Raptora 2, czyli będzie to Kuri Prix, wybiera swoje nagrody, czyli z koszyka numer 1 jedną nagrodę, z koszyka numer 2 dwie nagrody, z koszyka numer 3 dwie nagrody i analogicznie pisze mi w komentarzu pod filmem to wszystko, co wcześniej pisał mi Raptor 2. No i Sami Briggs już zdobywa nagrody, które pozostają i ciebie, Sami Briggs, proszę o wpisanie tutaj komentarza pod tym filmem w postaci swojego e-maila, z którego wyślesz mi swój adres, pod którym mam wysłać nagrody. Ja te nagrody wyślę na pewno do końca czerwca, chyba że nie podacie mi właśnie tutaj tych odpowiedzi, czego sobie życzycie na te nagrody. Wtedy, wiadomo, od ostatniego komentarza ten czas, no muszę przynajmniej ten tydzień mieć, tak, żeby wszystko spakować, dopasować do paczek. Paczki będą ubezpieczone, zostaną wysłane priorytetem. Ja w momencie, gdy je wyślę, dostaję automatycznie z poczty numery, pod którymi te paczki można śledzić. Ja je wysyłam na waszego maila i możecie je właśnie, tak jak mówię, tutaj podglądać, gdzie już są. I mam nadzieję, że dojdą szybciej niż po 3 tygodniach, jak to ostatnio było na konkursie. Za to tutaj przepraszam widza, który właśnie tyle się musiał naczekać, mimo że paczka była ubezpieczona, priorytetowa i w ogóle. No tutaj jest rzecz, która no jakby nie ode mnie zależy troszkę. Staram się, żeby to było jak najbardziej dla was przyjemne, tak? Żeby to oczekiwanie nie trwało Bóg wie ile. To tyle. Dziękuję jeszcze raz wydawcy za dostarczenie tych wszystkich fajnych nagród, które mogę teraz wam przekazać. Osobom, które niestety nie zakwalifikowały się do tych właśnie nagród, no życzę powodzenia w następnych konkursach, ponieważ już pula nagród, które dostaję od innych wydawców, już powoli na tyle urosła, że w momencie, gdy zamknę, gdy wyślę te nagrody, już zaczynam nowy konkurs. I co jeszcze mogę powiedzieć? Widzimy się już na pewno w następnych materiałach. Trochę recenzji tutaj czeka, chociażby to, i mam nadzieję, że uda mi się to dla was w tym tygodniu także wrzucić. No i tyle chyba. Pozdrawiam was serdecznie i widzimy się już niedługo. Cześć!